Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj omówię tygodniowe evenciki w Idle Heroes. Był post na temat tych eventów, jednak no, też chcę powiedzieć kilka słów. Generalnie, jak słychać, delikatnie jestem przeziębiony, więc to będzie krótki filmik i wydaje mi się, no krótki, tak? Także idziemy. Ogólnie mam i Heroic Mirror, czyli tradycyjne zdobycie 5 gwiazdkowych postaci. Robimy, ponieważ dostajemy Elena, zresztą zawsze to robimy. Dodatkowo dostajemy 4 przynęty, które będą dalej ważne. Za użycie Propert Orbu dostajemy dodatkowo 1 przynętę do 7 na kółeczko. Dodatkowo, no tutaj jakby mamy tradycyjny event, nic więcej. I tyle tak naprawdę. Jeżeli chodzi o dodatkowe eventy, na dole mamy coś do kupna, pomijamy VIP, znaczy jak chcecie, to nie pomijajcie. Tu mamy turnament, czyli w zależności od tego, jaką rybę, długość, ciężko, wagę i w ogóle trafimy, to długość, jak widzę, jest sama, to dostajemy, możemy dostać lepszy awatar. Wow, jestem 55. Wow. Ciekawe, czy to się utrzyma. Także to jest mega losowe. Zobaczcie, tu jest... no, mega losowe, tak? Ale będzie jasne, jak będę miał ten awatar. To jest w ogóle 100 graczy z nie wiem ilu, ze wszystkich serwerów. To jest bardzo duża ilość, także to, że tu jestem 55, to jest jakiś śmieszny fart. Ale widzę, że max to jest 36, więc prawdopodobnie do końca eventu i tak mnie ktoś wyprzedzi. I nie będę w to top 100, ale to szkoda, zobaczymy. W każdym bądź razie mamy tutaj 3 ikonkę od góry. Tu nasze złowione rybki wydajemy, po prostu je klikamy i dostajemy losową nagrodę stąd. Jak widać, te nagrody nie są jakieś szalone, fajne się dopiero zaczynają robić, no tutaj mogą być, ale fajne jest tutaj, jeżeli trafimy Star Spawn Core, to jest świetnie, jeżeli Master Toolboxy też jest świetnie, reszta to powiedzmy, że jest ok, a tutaj za użycie Lewiatana dostajemy 100 kontrakt Steric Gemów. I skąd łapiemy w ogóle te rybki? W drugiej zakładce od góry możemy wydać 500 gemów na ulepszenie 4 zdolności naszej wędki. Każda z nich daje tam dodatkowy jakiś bonus. Mamy bonus na największą rybę, co nie ma dużego znaczenia, ale też może być większa szansa na złapanie rzadkiej ryby, spowolnienie z szybkości tego zasuwania. Tak naprawdę huk, co to jest po lewy, górny róg, to jest ten haczyk, to nas najbardziej interesuje. I lina. Tak naprawdę ja wędkę, jak tu klikałem, to miałem chyba 5 na 10, a resztę już miałem na full, to mogłem odpuścić. Ale w każdym razie każde ulepszenie daje nam gwarantowaną nagrodę przynętę oraz jedno z tych niżej. Jeżeli nie dostajecie szalonych ilości Star Spawn Core'ów, które też się przydają, nie są najgorsze, to tu jest dosyć fajna... Może się to zwrócić trochę, ale jeżeli dostaniecie dużo tych Star Spawn Core'ów, to powiedzmy, że one nie są według mnie aż tyle warte. Może jakby była ich większa ilość, to by były warte te 500 gemów. W każdym bądź razie możemy kupić 40 tutaj przynęt, możemy dostać za Heroic Event 4, to daje 44 i pozostałe przynęty to jest kupienie za kasę albo z orbów. Dostajemy 7 za każde zrobienie kółeczko, możemy zrobić 8 kółeczek. To nam daje, jak to wszystko zsumujemy, bodajże 100, koło 100 przynęt, czyli możemy śmiało to pierwsze kółeczko, całą jedną wyspę zrobić. Jako free-to-play gracz, zobaczcie, klikniemy tutaj ten wykrzyknik czy tam i, mamy podpisane, ile ryb zostało w tym danym akwenie i ja na przykład tu mogę zdobyć jeszcze jednego lewiatana, a zdobycie lewiatanów, to jest lewy górny róg, zdobycie skrzyni pay to win. Jeden lewiatan to jest, wybieramy skrzynię pay to win, drugi to już możemy sobie nawet wybrać core, co w sumie, znaczy połowę core'u, co w sumie polecam. Albo i tak dalej, tak? Ale jeżeli gramy free to play, to teoretycznie to, co możemy zdobyć, to są tylko 2 skrzynie stąd i to jest bardzo zależne od szczęścia. To jest losowe. Możemy wydać 77 tych przynęt i będziemy i 2 lewiatanów na nie trafimy, ani jednego nie trafimy, tak? To jest losowość, to tak może być. Może być tak, że nawet za te 4 zużyjecie i traficie, także to jest mega losowy event, dlatego mi się on nie do końca podoba, jednak ja zaryzykowałem na jednym i na drugim koncie. Poleciałem, zrobiłem go. Tutaj musiałem użyć troszkę orbów, zobaczcie, już trochę użyłem, żeby dolosować kilka postaci, jednak nie polecam tego robić, to nie jest aż tak idealne.
idealny event na używanie orłów, jednak ja ich trochę mam oraz mam dużo coinów, żeby je kupić, więc mogę, chciałem po prostu sobie wylosować tak. Także zbieramy i co robimy? Mamy tą przynętę, klikamy i tam, gdzie jest ten najbardziej pomarańczowy, klikamy i odbieramy rybę. Dostałem Great White Sharka. Sharka tutaj mogę wymienić. Zobaczymy na co. Na 8 orbów. Zwróciło się, tak? Także to było takie zwrócone, tylko że to jest czysty hazard. To jest naprawdę czysty hazard, co tutaj się dzieje, bo jest... nie mamy nic aż tak gwarantowanego. Teraz bym musiał dwa wydać, żeby mieć kolejną przynętę, więc już nie będę, więc to będzie ostatni pokaz i na tym zakończymy, także zobaczymy. Bo ja jeszcze mam szansę na Lewiatana, ale naprawdę nie mam zamiaru jechać te orby, ponieważ na pewno będzie lepszy event. No i te rybki podstawowe dają beznadziejne nagrody. Także większość tutaj czasu dostaniemy słabe nagrody, jednak są nagrody. Nawet za to 500 tutaj wydanych też czasem fajnie się dostanie. Treasury, orby, czy Heroic Scrolle, czy coiny, to się powoli zwraca. No i też Master Toolboxy. Ale to jest takie, jak macie tyle gemów co ja, możecie co robić. Jak macie 20 tysięcy gemów i się zastanawiacie, czy jechać all-in w ten event, to raczej odradzam, bo będzie lepszy. Ale no szczęścia możecie sobie ryzykować. Skrzynia pay to win za 20 tysięcy, niegwarantowana albo dwie, nie jest niczym czymś szalonym teraz, ale są tu fajne poboczne misje. Dobra, tyle na dziś, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.